O le le le, to usta się w nich i pokonaj mocze złe. Bo dobro trwalsze jest od skał, a wszystko zło przepada, gdy twój znak świst. Kazik Staszewski jest muzykiem, saksofonistą, wokalistą i autorem tekstów. Współzałożycielem zespołów Kult i Kazik na żywo. Napisał ponad 500 piosenek, nagrał kilkadziesiąt płyt, z których kilka przeszło do legendy polskiego rocka, między innymi Spalam się i 12 groszy. Pisał felietony, wydał kilka książek, ostatnia, zatytułowana Idę tam, gdzie idę, jest pierwszą, całkowicie osobistą autobiografią. To banda pije, wszak ich znasz, patrz jak fałszywie się uśmiecha każda twarz. Dlaczego zdecydowałeś się teraz napisać tę książkę? Ja zacznę od tego, że po pierwsze to nie jest wyłącznie moja książka, bo tutaj przecież miałem rozmówcę. To jest oczywiście autobiografia, ale w formie wywiadu rzeki. I tutaj jakby nieocenionym rozmówcą jest Rafał Księżyk. Tutaj mamy opowieść jednoosobową, a co za tym idzie bardzo, bardzo subiektywną. Tutaj jest moja narracja i tylko moja, wobec tego jest to świat widziany oczami Kazika. Jeżeli dobrze rozumiem, nie czułeś takiej odpowiedzialności, że mówisz w imieniu grupy, zespołu, innych ludzi, nie. A więc musisz być bardziej obiektywny i wyważony. Nie, Ona jest szersza? Nie, człowiek nie jest obiektywny nigdy. No, po prostu szereg doświadczeń. Ale cały bagaż genetyczny. No jak wiemy, jedna z pierwszych rzeczy, jakich się na socjologii nauczyłem, to prawda, że człowiek się składa z tego, co odziedziczył po przodkach, niekoniecznie po rodzicach, i z tego, co się nauczył. I tylko po prostu różne szkoły się spierają, czego jest więcej. A ty co myślisz? Jeśli chodzi o cechy fizyczne na przykład takie, no to oczywiście, że dziedziczenie. Cała osobowość, cały charakter, myślę, że też, ale wiedza i jakby sposób tego, w jaki się znajdujemy w świecie, to jest kwestia, ja tu właśnie, trudno mi powiedzieć, ja się za żadną szkołą nie opowiadam, mimo 9 lat spędzonych w Instytucie Filozofii i Socjologii, to jednak czuję się w tej kwestii ignorantem. Na pewno jest coś na rzeczy, że jest i to. Ale miałeś bardzo dobre oceny. Byłeś, długo studiowałeś, ale byłeś dobrym studentem, długo się utrzymywałeś ze stypendium. No tak, na początku miałem nawet stypendium, które naprawdę było dosyć pomocne w takim naszym życiu rodzinnym, bo już wtedy, bo rodzinę bardzo szybko założyliśmy za nią. Znaczy założyliśmy, no po prostu stało się tam wypadek przy pracy, ale bardzo dobrze się stało, że tak wcześnie to wszystko się wydarzyło. Po pierwsze z racji charakteru mam bardzo dużą możliwość i chęć do takich zachowań, nazwijmy to menelizacyjnych nieco. I to, że miałem bardzo wcześnie rodzinę, że bardzo wcześnie miałem jednego syna, potem drugiego i że wiązało się to z całym szeregiem obowiązków, powodowało, że ja byłem zawsze trzymany jakoś tam po prostu w pewnej dyscyplinie. Musiałem do gniazda wrócić i spełniać swoje obowiązki. Bo rozumiem, że te skłonności menelizacyjne, które brzmią bardzo ładnie, to po prostu skłonności do imprez, do życia imprezowo-rozpustnego. Do dosyć lekkiego traktowania życia i dosyć rozrywkowego było, nie było charakteru. Czyli zawsze miałeś takie dwie nogi, tak? Jedna noga to rodzina, szybko założona, a druga to Kazik na scenie, rockowy człowiek, imprezujący. No, oczywiście z wiekiem to już organizm upomina się o swoje prawa i to po prostu nie jest oczywiście to, co bywało w młodości. Zacznijmy od tego, że to jest w ogóle strasznie miłe zajęcie. Już samo śpiewanie. Andrzej Stasiuk kiedyś zauważył w książce Jak zostałem pisarzem bodajże, że każdy młody chłopak chce grać w kapeli rockowej. I tylko on niestety miał takie losy się jego potoczyły nieszczęśliwie, że nie miał tej okazji i musiał zostać pisarzem. Jakaś prawda w tym jest. To jest przemiłe zajęcie, przeukochane. A do tego, jeśli jeszcze się otrzymuje po prostu odzew od strony szeroko pojętego audytorium,
że jest to w jakiś tam sposób cenione, to jest to kolosalne dowartościowanie i po prostu nie należy tego w żaden sposób lekceważyć i niszczyć. Aczkolwiek zdarzyło się parę razy, że po prostu ważyliśmy sobie lekce publiczność, ale też publiczność się cieszyła czasami w takich wypadkach. No, czasami oczywiście była oburzona i tak dalej. To opowiedz taką anegdotę między sceną, tobą, twoim zespołem i publicznością. Była taka historia, kiedy graliśmy na koncercie w Siedlcach, na takich raczkujących jeszcze wtedy juwenaliach, bo wtedy juwenalia nie należały do tradycji, to były lata 80., bodajże 85. czy 6. rok. Myśmy w jakiś tam sposób próbowali jeszcze zachować umiar i pion w ogóle w tym, co robimy, natomiast publiczność była kompletnie niekontrolowana. Nie wiem, czy przypominasz sobie taki stary film Blues Brothers, jak oni tam wylądowali w jakimś klubie kantrowców i taka siatka oddzielała zespół, ponieważ tam wszystkim rzucano, próbowali się ludzie jacyś dostać i tak dalej. No to w tych Siedlcach było bardzo podobnie, tylko że siatki nie było. Z późniejszych doświadczeń, no to takie oczywiście, no nie chce mi się za bardzo tutaj publicznie o tym mówić, ale taka moja dosyć powszechnie znana wpadka w katowickim spotku, kiedy miałem kłopoty z zorientowaniem się, gdzie jestem, a wykonywałem wtedy po prostu swoje obowiązki sceniczne, nie? Także kosztowało mnie to strasznie długi czas takich wyrzutów sumienia, a resztę to sobie każdy może w internecie poczytać. Już jesteś rozgrzeszony chyba, co? Po tej książce też. Ja nie wiem, czy jestem rozgrzeszony. Ja generalnie nie wiem, czy jest coś takiego jak władza rozgrzeszania. No to o ile Bóg istnieje, no to w jego gestii to pozostaje. Ja w swoim sumieniu gdzieś tam oczywiście się nie gryzę z tym, budząc się każdego ranka, ale gdzieś to w tyle głowy takie taka żenada mocno uświadomiona tkwi. Kiedy myślałeś o tym, że chcesz udzielić wywiadu rzeki Rafałowi Księżykowi, to tak naprawdę myślałeś sobie, że co chcesz przede wszystkim mu powiedzieć? Przystąpiliśmy do tej książki, przynajmniej ja, bez żadnych konkretnych założeń. I toczyło się to bardziej tak jak właśnie improwizacja jazzowa na zadany temat. To spora dokumentacja na temat tej realności polskiej sceny muzycznej w tamtych czasach. Wy sobie wtedy zdawaliście sprawę, że jesteście mocno w społecznym, politycznym życiu. Zawsze cię to ciekawiło? Ja dosyć wcześnie się zorientowałem, że moje teksty jednak wywierają jakiś wpływ na ludzi. Jestem osobą dosyć zakompleksioną i na pewno brak mi asertywności, to znaczy jestem dosyć nieśmiały w kontaktach z ludźmi i mam kłopoty, żeby prosto w oczy komuś wygarnąć jakąś taką moją prawdę o nim. Przeważnie chodzi o prawdy takie negatywne, bo jeśli chodzi o komplementy, to jestem bardzo, bardzo lubię to robić i bardzo jestem dobry w tym. Natomiast okazało się, że w tej formie wierszowanej do akompaniującej muzyki znajduję siłę, jakby bezkompromisowość i moc, w której mogę po prostu pojechać po całości i mogę wyrzucić z siebie cały swój gniew, niezgodę, miłość czy całą gamę uczuć i tutaj jakby tej bariery, tych wszystkich moich kompleksów, braku asertywności, braku tak jakby... Nie ma. Nie ma. Tam jest wolna droga. To się okazało, to naprawdę było moje, tak jak z perspektywy czasu patrzę, to było i jest moje powołanie. Ja byłem powołany do tego po prostu nie wiadomo przez kogo, ale w tym poczułem moc. I zacząłem jakby też dostawać sygnały z zewnątrz, że różni ludzie powiedzieli, o, ty piszesz w ogóle ważne rzeczy w ogóle dla... Najpierw byłem taki sceptyczny, jakie ważne tam w ogóle, ale w końcu jak ci to wiele ludzi mówi, poczułem, że właśnie to jest moja działka i na tym się skoncentrowałem po prostu, na tym, a poza tym jeszcze jestem dosyć melodyjnym
osobnikiem, także wszystko to się generalnie ładnie ułożyło. I tu piosenki o Oleksym, o Wałęsie, o największych politykach, którym potrafiłeś przywalić swoimi tekstami. I wszystkie je śpiewasz ciągle i czujesz, że są aktualne i ważne, czy są takie, o których już nie chcesz pamiętać? Nie, no nie wszystkie śpiewam ciągle. To nie tam, że nie chcę pamiętać. Ja tych piosenek, jak ostatnio policzyłem, wygenerowałem 564 bodajże, nie? Czyli po prostu nie sposób je wszystkie pamiętać i w ogóle wykonywać. Także my w Kulcie na przykład mamy taki żelazny zestaw około 80 do 100 piosenek, które są zawsze do zagrania na podorędziu. Nie śpiewam piosenki Wałęsa Oddaj 100 milionów obecnie. Nie dlatego, że to jest bajka o żelaznym wilku w ogóle dla ludzi młodych teraz, tylko że to po prostu muzycznie jakoś tak się przestało kręcić. Bo Łysy jedzie do Moskwy, która też jest bajką o żelaznym wilku, muzycznie nadal jakby jedzie, nazwijmy to, na scenie. I z KNŻ-tem ją do samego końca wykonywaliśmy. Wspomniałeś o Teneryfie, no to powiedz, jak wygląda życie na rajskiej wyspie, jak wygląda tam twój dzień? Zależy, czy idziemy na plażę, czy nie idziemy na plażę. To jest główny dylemat. Nie, no generalnie nie ma pośpiechu żadnego. Ja to dosyć wcześnie wstaję, także często sobie robię w ogóle zanim cała reszta wstanie. Na Teneryfie jest tak dziwnie, że jest... Nawet w lecie jest bardzo długo ciemno i gdzieś dopiero około w pół do ósmej rano nagle robi się jasno. Więc ja tak na przykład o 6 sobie jadę w góry na wulkan. Tam jest kompletnie marsjański krajobraz. I sobie tak na przykład spotykam wschód słońca tam w górach, nie? Jest po prostu nieziemskie uczucie. Albo w ogóle objadę sobie wyspę, jak z domu wyjeżdżam, w lewo, to wracam z drugiej strony, 2 godziny 5 minut jest, bez zatrzymywania. Książki tam czytam, przede wszystkim książki tam czytam. W Polsce nie mam serca ani czasu do czytania książek. Poza tym gazety w Polsce zabierają dużo. Gazety są taką prostszą formą i bardziej skondensowaną. Jak mam się zabrać za książkę jakąś, to wolę tam jakiś dziennik czy tygodnik wziąć, bo tutaj jakby szybciej wszystko jest podane i takiego po prostu intelektualnego spięcia nie trzeba, bo to jest też podane w takim sosie. Fast reading taki po prostu. Słuchaj, czyli jest ci potrzebna ta Teneryfa, mam wrażenie, po to, żeby był ten reset, książki, inne myślenie? Gdybym miał warunki i środki na to, to tak bym chciał tam na przykład kiedyś nie chciałbym z Polski wyjeżdżać. Nie, Polska to jest w ogóle moja matka i żona, Teneryfa jest kochanką moją. Ale chciałbym u tej kochanki poprzebywać przynajmniej z pół roku, bo nigdy tam nie byłem dłużej niż 6 tygodni. W sumie to tam się zbiera dużo, ale chciałbym tak na przykład 6 miesięcy tam być. Rozmawialiśmy przez moment o tym, że trochę jesteśmy ze społeczeństwa, w którym żyjemy, z rodziny, z wychowania, a trochę z genów. Ty się czujesz do kogo podobny? Kto jest tak najbliższy ci z twoich przodków, z twojej rodziny? Jak myślisz? No nie wiem, nigdy nie poznałem dobrze taty, ale wszyscy mówią, którzy go znali, że ja się czym starszy robię, tym się przepoczwarzam w niego w ogóle. Moja żona to też go nie znała, ale zna go ze zdjęć, mówi, że po prostu czasami jak się odezwę albo jak mnie uchwyci w jakiejś takiej pozie, no to po prostu Staszek stuprocentowy. Zawsze wszyscy powtarzali, że jestem do mamusi podobny od maleńkości, ale teraz jakby ta mamusia, jakby jeśli chodzi o cechy fizyczne, gdzieś niknie, a ojciec przejmuje tutaj jakby całość. Jeśli chodzi o charakter, w ogromnym stopniu jest to wpływ mojej mamy. Być może nie do końca jej po drodze było z tym, że ja tutaj na przykład z tymi studiami zaczynam sobie bimbać i tak dalej. Ona chciała, żebym ja był w ogóle takim architektem przede wszystkim, a potem, żebym w ogóle na przykład był socjologiem uznanym i tak dalej. Ja to, ale nigdy nie działała mi wbrew, pomagała mi, nawet jak to było jej nie w smak trochę. Także jej ogromnie dużo zawdzięczam. A czy ty byłeś mamin synkiem? Bo ty miałeś tak kobiety koło siebie, babcie, mamę. Jak byłem bez nich, to się źle czułem faktycznie. Byłem 2 razy na koloniach i to była mocna trauma w ogóle taka. Znaczy z jednej kolonii to w ogóle z wszami wróciłem
I mama mnie zabrała, bo płakałem do niej, a na drugiej to byłem taki w ogóle bardzo długo, to były takie kolonie w ciągu roku szkolnego 6-tygodniowe, to tam się bardzo źle czułem. Lubiłem być z mamą, lubiłem być z babcią, dopiero w liceum właściwie zacząłem odklejać się. Sam wyjeżdżać na wakacje w ogóle gdzieś tam. Czyli potrzebujesz kobiet, tak można powiedzieć? Koło nie, siebie? No właśnie nie, kobiet miałem aż w nadmiarze. Ja potrzebuję taty zresztą, którego nie miałem. Ale szukałeś tego ojca nagrywając płytę z jego piosenkami, ale też wędrując autorem filmu dokumentalnego o nim. Mhm. Ja bardzo mocno pamiętam ten film, bo tam jest scena, kiedy przed kamerą jest rozmowa twoja z przyjacielem ojca w Paryżu i on mówi tobie, że tato nie chciał ciebie. Ja to wiedziałem wcześniej, także to nie było jakaś dla mnie informacja nowa. Nie wiem, czy to miejsce jest na to, czy pora, ale generalnie to właśnie dzięki mojej mamie w ogóle tutaj też rozmawiamy, bo inaczej, bo tata nie chciał, oczywiście, że nie chciał, żebym się pojawił na świecie. Mama, mama po prostu nie powiedziała mu, że jest w ciąży, a że już wtedy ten związek ich się sypał, nie mieszkali oddzielnie, znaczy mieszkali oddzielnie, także było to łatwiej ukryć, także nie, ja jestem tego świadom i kiedyś byłem nawet taki w ogóle w takiej jakby pozie wrogości do mojego ojca. Natomiast ja gdzieś na początku lat 90. właśnie przy okazji powstawania filmu Tata Kazika, moja siostra cioteczna pokazała mi listy mojego ojca właśnie do jej ojca. I tam jakby cały obraz mi troszeczkę się wyprostował albo przybrał innych barw. Zobaczyłem, że nie wszystko jest jakby czarne i białe w tej naszej rzeczywistości. On przecież, jak większość z nas wie, w wieku 19 lat wylądował w obozie Ebensee, który należał do jakby do kompleksu Mauthausen, a to były nie przylewki. Tam to były naprawdę, to nie były obozy, gdzie gazowano po prostu ludzi, nie, tam zabijano przez pracę. Drugi przypadek, że tu ze sobą rozmawiamy, wyrzucony na górę trupów, uratowany tylko dlatego, że się krematorium popsuło i przez dwa dni nie palili, a zobaczyli, że on tam leży żywy, no więc jakiś jego ziomek z Pabianic, który był kapo, wyciągnął go stamtąd i jakoś tam go po prostu przechowali w izbie chorych. To było pod koniec marca 45, zaraz potem Amerykanie przyszli i tak dalej, który widział w wieku 19 lat, a 19 lat to jest właściwie no jeszcze dziecko właściwie, albo już nie dziecko, ale jeszcze nie dorosły. Widział takie sceny, że po prostu cofnąłem się jakby z takim, ja chowany w takich cieplarnianych warunkach, wycofałem się po prostu z takich jednoznacznych wyroków, które ferowałem bardzo, bardzo swobodnie jeszcze jakiś czas wcześniej. Także nie mogę tutaj jakby wchodzić w motywację taty, ponieważ nie przeżyłem nawet 0,5% tego, co on miał okazję przeżyć. Ale pamiętasz go, pamiętasz, jak czytaliście razem komiksy, kiedy jeździłeś, kiedy pojechałeś do niego do Paryża. Pamiętam. No to jakie jest to wspomnienie ojca, takiego realnego? Ogromnie ciepło. Zresztą jeszcze tutaj, tak jak słyszałem, że on nie chciał mojego przyjścia na świat, tak jak się urodziłem, to oszalał na moim punkcie z tym, że on był kompletnie personą taką, jak się dowiedziałem, niezorganizowaną i niezdolną właściwie do tworzenia stałych związków i takiej tej podstawowej komórki społecznej. I w momencie, kiedy ja się pojawiłem na świecie, ten związek już był po prostu w pełnym rozkładzie w ogóle. I on nawet chcąc być ze mną, jakby nie za bardzo mógł. Natomiast, no i pamiętam go, to jest zaskakujące, bo to jest też przyczynek do tego, jak dużo dzieci pamiętają, bo się wydaje, a o 4-latek on nic nie będzie w ogóle generalnie pamiętał i tak dalej. A mój tata wyjechał, jak miałem 4 lata, a ja go pamiętam z Polski. Oczywiście nie dokładnie tam, ale pamiętam jego opowieści, takie dziwnej treści, o których tutaj w książce jest może też.
Pamiętam jakieś obrazy, jak mi zdjęcia robił, taki na Jerzyka obcięty, krzywo nogę stawiał prawą, jakiś efekt kontuzji z obozu koncentracyjnego jeszcze. I potem ten Paryż, no kiedy miałem lat 8 i już pamiętam dokładnie generalnie wszystko, ale już przyjął nas koleś zupełnie inny, rozchełstana koszula kolorowa, długie włosy. Tak jeszcze kojarzyłem, że miał brodę, ale brody nie miał, to on tą brodę zapuścił dopiero po naszym wyjeździe i ja ze zdjęć widziałem, tak? Ale już długie włosy, generalnie bon vivant, mieszkający w takim kameralnym mieszkanku, zresztą znalazłem to mieszkanie parę lat temu, poświęcający mi właściwie cały czas, ja tam miałem raj na ziemi, do kina, jakieś żołnierzyki i żołnierzyki. Czytamy komiksy, Tintiny w ogóle i w ogóle było bosko. Później się dowiedziałem, że ta wizyta miała być próbą scalenia tego związku, a powtórna próba już taka, że po prostu połączona z decyzją ich obojga, czy schodzą się razem ze mną i zostają we Francji, miała zostać podjęta w 72 roku, gdzie już mieliśmy przyjechać na takie wakacje dwumiesięczne. Tak. Łącznie z jakimś wyjazdem na Korsykę i tak dalej, i tak dalej. No ale nie dostaliśmy paszportu wtedy, no a w 73 styczniu tata umarł i było po ptakach. Dzięki czemu udało ci się utrzymać twoją rodzinę, mimo że życie rockowca nie jest łatwe i mimo że miałeś sam bagaż rozbitej rodziny, życia z mamą tylko? No, ten imperatyw utrzymania rodziny w kupie i jakby priorytetu jej nad wszystkim innym tam gdzieś mi w tyle głowy tkwił jakby od początku. Czułem w kontrze, że ja muszę, nazwijmy to w cudzysłowie, ponieść konsekwencje swoich działań i muszę być ojcem dla swoich dzieci i mężem dla swojej żony. Oczywiście to muszę było powiązane z chcę i jakby z ogromną miłością, która do dziś trwa, oczywiście w formach innych niż to ma miejsce na początku, ale tak się wszystko to jakby toczy, że czasem są upadki i wzloty, ale my się kochamy, bo bez miłości to by było trudniej, a w ogóle nie wiadomo, czy to by w ogóle sens miało. A co ci dzisiaj napędza do pisania piosenek? Koledzy mnie napędzają, mówią, pisz piosenki. Ale co inspiruje teraz, powiedz, polityka, nie wiem, wściekłość albo radość? Wszystko to samo, co tutaj jest jakby konstans. No oczywiście postarzałem się mocno, mam jakiś bagaż wiedzy i doświadczeń większy niż miałem, ale w głębi serca pozostaje jakby tym samym człowiekiem, co na początku. Miłość, polityka, religia. Tylko jakby zasób tematów jest większy, ale inspiracje są te same, co były zawsze.